Witaj, tutaj Aga, Aga Yoga. Zapraszam Ciebie do praktyki, którą możesz wykonywać podczas miesiączki lub w czasie całego Twojego cyklu przed miesiączką, tak aby ta miesiączka była bezbolesna, aby czuć się wspaniale dobrze w tych dniach. Połóż dłonie na serce, kciuki dotykają serca i zaśpiewaj ze mną Adi Mantrę. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Głęboki wdech i wstrzymaj. Wydech zrelaksuj. Połóż się do pozycji kobry. Jeżeli jest zbyt intensywna kobra, to może to być również sfinks, opierając się na łokciach. Jeżeli jest ok w kobrze, wyciągnij delikatnie głowę w górę. Biodra są na ziemi. Głębokie wdechy i wydechy. Weź głęboki wdech i wydech rozluźnij. Oprzyj swoje czoło na dłonie przez moment. Odpocznij. I chwyć się za swoje kostki. Jeżeli jest zbyt intensywne, to tylko jedna strona i potem zmienisz do drugiej. W tej pozycji głębokie wdechy i wydechy. Unieś kolana, unieś klatkę piersiową na tyle, ile możesz.
Weź głęboki wdech i wydech, rozluźnij, odpocznij. I połóż się na plecy, dłonie wsuń pod pośladki. W tej pozycji unieś nogi nad ziemię, wykonując głębokie wdechy i wydechy. Jeżeli jest to zbyt intensywne, to tylko jedna noga w górze. Przygotuj się i rozpocznij. Weź głęboki wdech i wydech, przyciągnij kolana do klatki piersiowej, odpocznij. I na moment przenieś nogi do jednego boku, rozciągając swój bok. Możesz patrzeć w przeciwnym kierunku. I zmień do drugiego boku kilka wdechów, wydechów. I przejdź do leżenia na brzuch. Wsuń dłonie pod pachwinę w pięści, czyli jedna po jednej stronie, druga po drugiej. Czoło oparte na ziemi. Unieś nogi. Jeżeli jest to zbyt intensywne, to unieś tylko jedną nogę. Rozpocznij głębokie wdechy, wydechy.
Weź głęboki wdech i wydech rozluźnij. Odpocznij w pozycji dziecka. Kilka oddechów. I delikatnie wróć do pozycji łatwej. Weź wdech i wydech. Połóż dłonie na serce, kciuki dotykają serca. Zaśpiewaj ze mną długie sad, krótkie nam. Sad nam. Sat nam. Tą praktykę możesz wykonywać przez cały swój cykl menstruacyjny, czyli nie tylko podczas miesiączki, ale tak naprawdę każdego dnia, szczególnie jeżeli cierpisz na dosyć ciężkie, uciążliwe miesiączki. Mam nadzieję, że spodobała Ci się ta krótka praktyka. Jeżeli tak, to zostaw koniecznie lajka, kciuk w górze i komentarz, być może z propozycją następnych filmów. Do zobaczenia. Satnam.